Siemanko, z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w Lewo. Dzisiaj czas na kolejny odcinek z serii Transferowe Fakty i uwaga, uwaga, wielki powrót. A kto powrócił? Oczywiście, ostatni Mohikanin Mati. Siema Mati. Siemano wszystkim. Powiedz, gdzie byłeś, jak cię nie było? Na maksie byłem, zbierałem pieczaki. I były? W każdym bądź razie, tak, jest dzisiaj Mati, ja się bardzo cieszę, bo stęskiłem się za tą mordeczką. Wy również zresztą pisaliście, także jest już z nami, nie był zwolniony. Po prostu wakacje, urlop mu dałem i tyle, wraca z nami. Ale oczywiście jest nasz stały degustator, bym tak powiedział, czyli żużlowy degustator, a mianowicie Rafał. Siema Rafi. Siemano, witam wszystkich bardzo gorąco i również cieszę się z powrotu Matiego. Ale Rafał na Marsie nie był wczoraj, za to był no gdzie indziej. Ale ja polecam, no na wakacje na pewno tam pojadę, fajne marsjanki są. Ja byłem na Wenus i tyle, i tak to zostawmy. No właśnie, także samemu wczoraj byłem, ale dzisiaj już jesteśmy jak zwykle z ekipą, śmiechy były już przed nagraniem, ale no nie ma co, przechodzimy do konkretów, bo pewnie tutaj widzowie po to przyszli i czekają. A konkrety są takie, że podjeżdża znowu czterech zawodników pod taśmę i zaczniemy sobie od zawodnika w czerwonym kasku. A jest nim były zresztą ekstraligowiec, chociaż niekoniecznie z zeszłego roku. Były zawodnik już Wybrzeża Gdańsk, a mianowicie Pająk, czyli Peter Kildemand. Dokładnie, Peter Kildemand zmienia barwy, ale cały czas zostaje na poziomie pierwszej ligi. Zamienia Wybrzeże Gdańsk na Start Gniezno. No i właśnie, i tak kurczę, powiem wam szczerze, ja mówiłem przed sezonem, że Pająk robi dobrze, że schodzi do tej pierwszej ligi, bo liczyłem, że po prostu się odbuduje. Jak wiemy, nie do końca to wyszło. I do ciebie od razu, Mati, że ciebie dawno nie było, pytanie jest takie. Czy ten Kildemand w ogóle wróci do tego poziomu top? Czy to już będzie taki bardziej zawodnik właśnie pierwszoligowy? I to wcale nie z tego pierwszoligowego topu. A no właśnie, bardzo ciężko to powiedzieć. No naprawdę ostatnie sezony Pająka w Ekstralidze no były, no krótko mówiąc, no naprawdę słabe, wręcz ten ostatni w Starigorzu był katastrofalny. Przechodząc do pierwszej ligi, no wiesz, no spora część kibiców, między innymi ja, miałem nadzieję, że po prostu popularny Pająk się odbuduje, po prostu jeżdżąc, no może ze słabszymi zawodnikami, że będzie miał może tą chłodniejszą głowę, że tyle presji nie będzie miał. Owszem, no średnia no lepiej wygląda, ale cóż, jak na pierwszą ligę i jak na jego wcześniejsze osiągnięcia, no szału nie robi, no. Zresztą to jest zawodnik, no, który występował w cyklu Grand Prix i jest właśnie też medalistą mistrza świata, więc no, czy uda mu się powrócić do tego swojego dawnego rytmu, no ciężko powiedzieć, no na tą chwilę, no raczej on jest takim średniakiem w tej pierwszej lidze. No właśnie, Rafał, pytanie do ciebie. Start Gniezno, tak naprawdę okienko transferowe się kończy, a oni są w tej chwili z Oskarem Pfeifferem, Timo Lahti, Fredrik Jakobsen i ostatnio bodajże kogo oni tam... A, Mirka Jabłońskiego, tak, sobie tak rozmawialiśmy o Mirku Jabłońskim. No i ściągają Pająka. Powiedz mi twoim zdaniem, Rafi, jak bardzo ryzykują? No, troszeczkę ryzykują, no bo nie oszukujmy się, ten Kildemand nie jest gwarancją dwucyfrowej ilości punktów w każdym meczu, może odpalić, może nie. Tak samo, o ile o Mirku Jabłońskim wypowiadaliśmy się fajnie, o tyle Oskar Pfeiffer też może to w miarę jakoś pociągnąć. No ale dalej to średnio widzę. Średnio to widzę, bo ani Fredrik Jakobsen, ani Kevin Pfeiffer nie są gwarantem jakiejś nie wiadomo jakiej ilości punktów. No a Timo Lahti, pomimo tego, że był w miarę solidnym zawodnikiem w poprzednim sezonie, no to też nie jest jakiś, wiesz, jakaś armata, tak? Jakiś kosmita, który mógłby tutaj wszystkich rozjeżdżać i dyktować warunki za każdym razem. Przypomnijcie mi, chłopaki, jaką średnią miał i które miejsce zajął teraz w tej pierwszej lidze? Peter Kildemand w pierwszej lidze miał 26 średnią. No właśnie, bo ja wam powiem... 1,725.
Aha, 1725. Ja wam powiem szczerze, oglądając pierwszą ligę, a nie powiem, bo naprawdę oglądałem, to dla mnie, czy zupełnie zawiódł? Chyba bym tak nie powiedział, bo naprawdę w paru wyścigach, no czy w paru, nawet bym powiedział, że to było więcej niż 10, pokazywał ten pazur, tą waleczność, z której kiedyś słynął i myślałem sobie, że sobie będzie dobrze radził. Po prostu za dużo takich wpadek, bym powiedział, z mniej znaczącymi zawodnikami zaliczył i ta jego ocena właśnie przez to jest taka niska. Mati, ostatnie pytanie do ciebie, jeżeli chodzi tutaj o popularnego pająka, bo jak wiemy, on ma zająć miejsce Olivera Bertsona, no, który był gwiazdą w Gnieźnie. No nie ulega to wątpliwości. Właśnie, i jak on sobie z tym poradzi, bo teraz właśnie jednak ta presja już będzie. No, no dokładnie, tak jak słusznie to Adam zauważyłeś, w Gnieźnie brakuje takiego wyraźnego lidera tej armaty, które będą mieć prawdopodobnie wszystkie pozostałe zespoły. Dokładnie. W pierwszej lidze. No i, no i właśnie, żeby no, start Gniezno mógł o coś powalczyć niż o spokojny byt, to potrzebują tego pająka z najlepszych lat. No. Czy się odbuduje? Oczywiście, ma na to jak najbardziej papier i umiejętności. No zobaczymy, jak dogada się ze swoim sprzętem, to może jeździć być, może naprawdę narobić szumu na torze. Dokładnie. Rafał, chcesz jeszcze coś dodać do pająka? Tak, chciałbym po prostu powiedzieć, że wiesz, że pająk ma ku temu predyspozycję i fajnie się go ogląda, jak naprawdę trafi z ustawieniami, bo zwróćcie uwagę, że to jest zawodnik, który nie zna słowa nie da się, albo nie biadę, albo nie postaram się wyprzedzić. To jest naprawdę niesamowity walczak. Chyba w ogóle jeden z, powiedzmy, z takiego totalnego czuba, jeśli chodzi o tych walczaków. Ja pamiętam bardzo dużo jego no, niesamowitych akcji, w których wyprzedzał tam, gdzie w ogóle nikt by nawet nie pomyślał, że można wyprzedzić albo próbował gdzieś jakichś ataków. Więc faktycznie, jeżeli Kildeman załapie ten swój dobry top, tak jak mówisz, Mateusz, to kurczę, no może być dobrze, ale do tego to jeszcze troszeczkę czasu musi minąć i dopiero się przekonamy, jak sezon wystartuje, no bo teraz możemy sobie tylko życzyć, żeby tak było. Mnie oczywiście tego i jemu, i dla Gniezna życzę, żeby to wyglądało wszystko jak najlepiej. Ja również tak naprawdę życzę Kildemandowi, żeby się odbudował, bo właśnie tak jak Rafał i Mati zauważyli, walczak to jest jak ich mało. Także jeżeli chodzi o technikę jazdy, to tutaj byśmy chyba się wszyscy podpisali, że to jest 9-10, bo raz, że nie boi się po prostu jeździć i potrafi jeździć, co niejednokrotnie pokazywał. Brakuje trochę sprzętu i nie wiem, jak ten jego mental ogólnie wygląda, bo po tak trudnych sezonach dla niego, jakie zaliczał ostatnimi czasów, jeszcze wracając do ekstraligowych, no to widać, że ciężko jest się mu pozbierać. No i to będzie kolejne miejsce, gdzie na pewno tego spróbuje. Także tutaj sobie stawiamy kropkę i jedziemy dalej. A jedziemy, i to jest właśnie, kurczę, bardzo ciekawy transfer dzisiejszy, wam powiem, chłopaki, bo mianowicie Peter Kildeman. Nie ma niespodzianka. No, nie ma niespodzianka, bo Peter Kildeman, który, no powiem szczerze, myślałem, że zadomowił się na dłużej już. Peterium. Przepraszam, a co ja powiedziałem? Kildeman. Kildeman. Ach, no Kildeman. Właśnie. Tak, to dziękuję, Mati. Peter Ljung postanowił opuścić jaskółcze gniazdo i przeprowadzić się do Wilczej Jamy, czyli do Wilków Krosno. I właśnie, może na początek tym razem od Rafała zacznijmy. Peter Kildeman, wiemy, ten ostatni sezon nie miał już tak udany jak poprzedni, bo z kolei poprzedni sezon to był chyba drugi albo trzeci zawodnik ligi pierwszej, a w tym roku, przepraszam, zajął 20 miejsce ze średnią 1,839. To jest cały czas bardzo dobra średnia, ale ja pamiętam, z tego sezonu zapamiętam Ljunga, a bardziej to, co się wydarzyło razem z nim w Szwecji, gdzie no, jego wypadek wyglądał tak makabrycznie, że bałem się, że nie będzie co zbierać, a on udowodnił, że bardzo szybko się pozbierał po takim dzwonie i wrócił. Tak więc chwała mu za to. Sezon może nie najlepszy w jego wykonaniu, ale co pokusiło go, żeby jednak opuścić to jaskółcze gniazdo, twoim zdaniem, i spróbować szansy u Beniaminka, czyli Wilków Krosno? No, powiem ci, ciekawe, to jest naprawdę ciekawe, bo teraz odejście Ljunga naprawdę znacząco osłabiło ekipę z Tarnowa.
I też mówiliśmy już w poprzednich odcinkach, że ten Tarnów też może mieć fajną ekipę, wiesz, szczególnie jak mówiliśmy o transferach przychodzących do Tarnowa, tak. Czyli o Pawle Miesiącu i o Nisie Krystianie Iversenie. Wydawało się, że ten Lyuk tam zostanie i że będą budować jakiś tam fajniejszy zespół, a tu się nagle okazuje, że jeden z liderów odchodzi. No i czy to jest dla niego dobra decyzja? W pewnym sensie tak, bo przechodzi do Beniaminka pierwszej ligi, Wilków Krosno. I tam tak naprawdę będzie miał miejsce pewne. W sumie w Tarnowie prawdopodobnie też by tak było, natomiast tu będzie miał dużo większe pole do popisu, no bo nie oszukujmy się, ale jego koledzy z drużyny nie są aż tak dobrzy jak ci, którzy mogli być w Tarnowie, tak? No i na pewno będzie liderem. No to tutaj to jest najlepsze nazwisko w Wilkach Krosno. Krosnor zrobiło dobry ruch, ściągając Ljunga pomimo tego słabego sezonu, no ale tak jak sam powiedziałeś, Adam, że po tej kontuzji no to wszystko było troszeczkę inaczej. Natomiast no, nie należy zapominać, że Ljung umie jeździć i potrafi to robić, więc myślę, że ten sezon był taki troszkę słabszy, a w następnym już wróci do swojej normalnej dyspozycji. Mhm. Ja tylko tutaj dopowiem taką sytuację, bo to mógł być odwet z jednej strony Wilków Krosno, moi kochani, bo jak wiecie, to oni byli bardzo blisko, żeby właśnie zakontraktować Puka Iversena, który ostatecznie wylądował w Tarnowie. No to ruszyli automatycznie właśnie po Ljunga, którego tak jakby ten odwet udało im się wyciągnąć w końcu z tego Tarnowa. Także no nie dali się pobić, że tak powiem, łatwo. Oddali, jak to się mówi. Matli, do ciebie pytanie jest następujące. Wiemy, że Peter Ljung nie jest młodzieniaszkiem, bo ma 38 lat. Mhm. Dołącza do Beniaminka, który na pewno, dla którego priorytetem będzie utrzymanie się. Moim zdaniem to jest strzał w dziesiątkę. I powiem ci mało tego. Twierdzę nawet, że to jest lepszy ruch niż mieliby wziąć Puka Iversena. Bo po Puku tak naprawdę nie wiemy, czego możemy się spodziewać. A jednak Peter Ljung, nawet jak miał teraz słabszy sezon, to cały czas to była średnia 1,839. Jakie jest twoje zdanie? Powiem tak, no, dyspozycja Puka w następnym sezonie to jest wielka niewiadoma, no, po tych słabszych występach, no, nie wiadomo, czego się po nim spodziewać, no, równie dobrze może wystrzelić, równie dobrze może on sobie pojechać, ale zostajmy przy Ljungu, tak jak słusznie to zauważyłeś, po prostu Ljung już jest obyty w tej pierwszej lidze i on sobie naprawdę świetnie radzi, w Unii Tarnów naprawdę był zawsze tym zawodnikiem, który ciągnie zespół. Mhm. Czy to na przykład z Wiktorem Kułakowem, czy... Oj, kurde, chyba nie wiem, czy teraz Oje nie był najlepszym zawodnikiem. Jeżeli rapał, możesz to mnie popraw. Jeszcze raz? Czy Peter Ljung był najlepszym zawodnikiem w Tarnowie? Już sprawdzę. No obok Kułakowa to na pewno. Nie wiem, czy w tym tak, sezonie był najlepszy. Proroctwo wypełniło no, się! No to wiem, że wtedy... Mistrzem świata! Tak jest! Tak jest! A drugi tak jest! Mateusz Cierny. No właśnie, czyli, no to czyli wie, dwóch czyli... najlepszych zawodników według średnich z Tarnowa odeszło w tym sezonie. No dokładnie, czyli Peter Ljung jest mocny, jest pewnym ogniwem i Wilki Krosno naprawdę... No świetny ruch zrobi, bo to jest zawodnik z bardzo dużym doświadczeniem, uczestnik cyklu Grand Prix w 2012 roku i no i cóż, no i zobaczymy, czy ten powrót do Krosna po 16 latach będzie udany. Mhm, dokładnie, a mało tego wam powiem, wiecie, że on tak naprawdę wraca do Krosna? No przed chwilą to Mati powiedział. Tak? Po 16 latach. Tak. No, brawo Mati, ty, bo ja tutaj sezon 2005. Proroctwo! No właśnie, mam zakłócenia, bo teraz, kurde, kolejnego suba dostajemy, wy tego nie słyszycie, ale ja słyszę tak jest, więc ja was przez tą chwilę nie słyszałem, musicie wybaczyć, także... Dzięki za suba oczywiście, także Mati, wybacz, ale faktycznie. Oko. No to pięknie, no to mamy Ljunga załatwionego, to co ja powiedziałem, ja twierdzę, że tak, że Wilki Krosno zdecydowanie nie będą żałować tej decyzji i tak jak Mati to podkreślał, do czego ja się podpisuję, Nils Christian Iversen to jest jedna wielka niewiadoma i on może być gwiazdorem. To prawdę pokażę, zobaczymy co przyje na koniec sezonu, kto de facto wyszedł na tym transferze lepiej. Dokładnie. Tak więc
zamykamy sobie tutaj temat już Petera Liunga i przejeżdżamy sobie do Falubazu, który to dzisiaj ogłosił. No u was to oczywiście, pamiętajcie, że odcinek jest dzień później, ogłosił swoją kadrę. Powiem wam szczerze, nie powala. Ale spokojnie, to na pierwszy rzut oka nie powala. A dlaczego? To powiemy dopiero w odcinku składy, analiza i przewidywania, a dzisiaj zajmiemy się tym, kto do drużyny dołączył. No i pierwszy zawodnik na tapetę, który wjeżdża, to jest Max Frick. Od dawna mówiło się, że Max Frick najprawdopodobniej i najbliżej będzie miał właśnie do Zielonej Góry, chociażby dlatego, że cały czas będzie miał kontynuację startu w najlepszej lidze świata, czyli z najlepszymi zawodnikami. Wiadomo też, że Rybnik próbował, ale jednak wybrał tą Ekstraligę. I do ciebie na początek, Rafi, pytanie jest następujące. Wiemy, że Max Frick zaliczył fatalny sezon i dopiero w końcówce się obudził. Wygrał nawet Grand Prix, mało tego, jedną rundę. Tak, tak. Jak my tutaj możemy określić ten transfer? Bo jak jeżeli powiedzielibyśmy sobie, kupują kota w worku, to mało mi się wydaje. Czy wydaje mi się, że jakby oceniając transfer Maxa Fricka do Falubazu, to jest raczej wzięcie tego, co zostało na rynku, bo żaden z takich topowych, klasowych zawodników do tego Falubazu nie przechodzi. Nie ma tam takiej właśnie armaty, jak mówiliśmy w przypadku Tarnowa. Mm-hmm. Natomiast wiem, że to jest Ekstraliga i tak dalej. No ale jeżeli ściągasz jako zagranicznego lidera zawodnika z 34 średnią, który miał 1,554 na bieg, no to nie wróży jakby nie wiadomo jak świetlanej przyszłości. Wiem, że też ten sezon Frika był przeciętny. To był kolejny zawodnik, który bardzo dużo stracił jakby na tym pandemicznym sezonie. No przeciętny to Rafał mało powiedziane. No nie chcę używać zbyt mocnych słów, po prostu. Ale wracając jakby do tematu, to faktycznie, no, zawodnik z 34 średnią będzie miał stanowić o sile tego zespołu. Mhm. No średnio to widzę, tak? Bardzo średnio bym powiedział. Mati, pytanie jest następujące do ciebie. Masz do wyboru dzisiaj Roana Tangeita czy Maxa Frika? Na kogo ty byś postawił? Oj, dobre pytanie, powiem ci, Adam, ale jednak skusiłbym się na Maxa Frika. O, no i proszę uzasadnić. Bo dlatego, że to jest młody zawodnik rozwojowy. Jeszcze chciałbym nawiązać do tych, co odeszli. No. Antonio Lidbeck już tak naprawdę był po szczycie po prostu zawodnik i to, co miał osiągnąć, to osiągnął. Michał Jebsen-Jensen. Nie jest to stary zawodnik, ale jednak to nie jest w stanie przekroczyć pewnego poziomu. On zatrzymał się na poziomie takiego po prostu średniaka. Po prostu nie będzie żadną gwiazdą zespołu, tylko właśnie tym prędzej do prawa. A Max Frick po prostu ma te zadatki po prostu na bycie no po prostu naprawdę czołową postacią zespołu. Tylko on musi trafić no, ze sprzętem i po prostu z formą, bo to jest zawodnik, który cały czas, no ja twierdzę, że on ma wielkie umiejętności. Są udowodnił wygrywając rundę Grand Prix, a to jest nie lada sztuka. No niektórym się to nigdy nie udało zawodnikom. Ja wam powiem no szczerze... I tak, no i tym bardziej pamiętajmy o tym, że on przechodził nomen omen do zespołu wrocławskiego za niemałe pieniądze. Zgadza się, z Rybnika. Ja pamiętam w tym Rybniku Max Frick, to była gwiazda. Dokładnie. Co mnie tylko dziwi, że przecież to nie był jego pierwszy sezon w Ekstralidze. Tak więc, kurczę, no czemu on nie mógł chociaż pojechać przyzwoicie? No nie miał sezonu, gdzie byśmy na niego tak naprawdę nie narzekali, a narzekamy głównie przez to, że wiemy, tak jak Mati i Rafał powiedział, że ten chłopak ma papiery na to, żeby być naprawdę jednym z najlepszych żużlowców na świecie, ale nie potrafi nam tego udowodnić do końca i tu jest ten problem. I ja na przykład, jeżeli miałbym wybierać, to ja w ogóle bym się wahał, stawiając nazwiska takie jak Max Frick i Michael Jebsen-Jensen obok siebie. Bo mam Jensena już parę lat w drużynie, wiem, że odda chłop wszystko co ma, bo widać, że niejednokrotnie to pokazał, że no zostawia wszystko na torze, żeby tylko nie zawsze to wychodzi dobrze, w sensie wyniku,
ale z kolei jeżeli patrzę na Maxa Freaka, to jeżeli jemu nie idzie, to ja nie widziałem u niego nigdy takiej chęci, no nie wiem, spróbowania tej walki, nie wiem, wyszarpania tego. Jak nie idzie, to nie idzie, jak idzie, to idzie. I tu się tylko boję, czy on ma te cojones, żeby w tym falubazie nie tylko odbudować się, ale również stać się kluczową postacią, bo w tej chwili przy tym składzie, jaki ma falubaz, to zdecydowanie potrzebują, tak jak Mati powiedział, Freaka z najwyższej półki. Rafał, jakie jest twoje zdanie? Znaczy cojones to na pewno ma, bo tak jak właśnie zauważyliście panowie, no nie wygrywa się też całego turnieju Grand Prix tak, wiesz, z urzędu. Tą końcówkę sezonu pojechał fajnie, pamiętamy przecież te ostatnie mecze w playoffach w barwach Sparty były bardzo fajne. No i tak, i naprawdę Freak musi teraz stanąć na wysokości zadania, bo to od niego będą zależały wyniki falubazu, między innymi od niego, ma być tą kluczową postacią. Ja wiem, że został tam Patryk Dudek i Piotr Protasiewicz, natomiast no, wsparcie ze strony zagranicznych zawodników jest potrzebne. A czy lepiej spisałby się w tym wszystkim Jensen? W sumie ciężko powiedzieć, na pewno jest zawodnikiem sprawdzonym, wiemy na co go stać, a Flick tak naprawdę teraz jest zagadką, bo sezon miał straszny, a końcówkę miał fajną i jeszcze nawet wygrał sobie do tego Grand Prix, więc pokazał, że może pojechać bardzo słabo, a potrafi ogrywać najlepszych, tak? Więc no, jeżeli nie ustabilizuje swojej formy na choćby takim przyzwoitym poziomie, powiedzmy, nie wiem, 1.8, 1.9 na bieg, to kurczę, będzie naprawdę ciężko. Wiesz, ja po części się z tobą zgodzę, po części nie, bo mówienie, że bo wygrał Grand Prix, słuchaj, no Grand Prix Adrian Miedziński też kiedyś wygrał, nie? Tak więc taki jeszcze hura optymizm też bym nie popadał za bardzo. Ja to wiem. Tu nie mam hura optymizmu, ja po prostu podkreślam. No to na co go może być stać i tyle. Nie no, słuchaj, stać to tak jak mówimy właśnie, to wiemy, ten chłopak naprawdę ma papiery, tylko dla mnie. Ja tego nie ukrywam, od takich zawodników, którzy wiemy jaki mają potencjał, wymagam dwa razy więcej niż o wspomnianego chociażby Adriana Miedzińskiego. No. Bo takie jest moje zdanie, dlatego ja od niego to co zrobił w tym momencie wsparcie Wrocław, w tym sezonie, to on powinien tam przepraszać i to jeszcze przez kolejny rok moim zdaniem kibiców, nie? No, trochę tak. Takie jest moje zdanie. Tak. I nie wiem, Mati, już chcesz jeszcze coś do tego dopowiedzieć? Znaczy cóż, no powiem tak, Piotr, że to zaufał Maxowi Freakowi, bo jak wiemy, tak. Max Freak zostaje na dwa lata w falubazie. Tylko poczekaj, ma tylko jeszcze do was takie, wiesz co, pytanie, czy Max Freak był za czasów, gdy Piotr Żyto był trenerem Rybnika? Tak, tak, stąd no to go pamiętam. Właśnie, no tak. To właśnie być może on właśnie, może on wie, jak wyciągnąć właśnie z Maxa Freaka to, co najlepsze. Może ma na niego jakiś sposób i może ta magia falubazu na niego wpłynie pozytywnie. No dokładnie, a nie od dziś wiemy, że Piotr Żyto jest trenerem nieprzeciętnym i naprawdę potrafi robić to, czego spora część trenerów nie umie dokładnie. Zrobić z zawodnikami, więc bardzo słuszna uwaga, Mati. Tak, moim zdaniem Piotr Żyto to jest też jeden z lepszych trenerów, takie jest moje prywatne zdanie. A propos, że chcę zamknąć temat Freaka, to jeszcze wiecie co cały czas mam przed oczami u Maxa Freaka? Ten jego taki fatalny wypadek w Grand Prix, co stracił przytomność, bodajże w Toruniu to było, pamiętacie? Możecie nie pamiętać, ale tak leciał jak marionetka, kurde, po tym torze, tak mocno walnął głową. I no i wiesz, no każdy wypadek jakąś rycę na danym zawodniku zostawia, tu się nie ma co oszukiwać. I no i może to też jest po częścią, że troszeczkę ten jego talent i to jego przejście na ten najwyższy poziom spowolniło, ale w tym miejscu naprawdę Maxowi życzę ja również, żeby wrócił, żeby ścigał się na tym najwyższym poziomie. A jak będzie, to po sezonie go ocenimy po raz kolejny albo w trakcie już, jak to będziemy robić nasze podsumowania każdej kolejki. Nie opuszczamy Zielonej Góry, moi kochani. Zostajemy na miejscu, bo kolejnym zawodnikiem. No i umówmy się. Ten zawodnik ma zastąpić dotychczasowego lidera Motomyszy, czyli mowa tutaj o Martinie Waculiku. A ma go zastąpić Komandos. Komandos, czyli nie kto inny, Matej Zagar. Wiem tutaj, że i Mati,
I zresztą sentyment ma też Rafał do Mateja Zagara. Także pewnie tutaj zaraz będą plusować, jakie szanse to nie przewidują. Jest, to nie jest żaden sentyment, to jest uwielbienie. O Boże. No to także dobrze, ty już słyszę się wypowiedziałeś, dam głos pierw Matiemu, pozwolisz. Mati, czy Matej Zagar jest w stanie zastąpić Martina Waculika? Oj, powiem tak, jeden do jednego. No ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo Martin Waculik tak no naprawdę był takim tym jednym z najlepszych absolutnie ten top topów zawodników Ekstra. No Mateuszowi Zagarowi przydarzały się kiepskie występy. No powiem tak, to Matej Zagar akurat za bardzo, jakby to powiedzieć, był skazany na ten falubac, bo wiadomo, że ciężko po przejściu nomen Martina Waculika do Stali Gorzów, no było wiadomo, że on trafi do falubazu. I cóż, no cóż mogę powiedzieć, też zawodnik tak, 9-7 na poziomie 2,069, to jest walczek jakich mało, on nie odpuści na pewno nikomu, to jest komandos i no i cóż, no i mam nadzieję, że zapełni tą lukę po Martinie Waculiku. Słuchaj, ja wam powiem tak, moi kochani, ten sezon, co by nie było, chociaż miał i początek słabszy i w końcówce też jakieś tam mu się słabsze występy przytrafiły, to moim zdaniem naprawdę to był bardzo udany sezon Zagara. On sam zresztą nie wiedział przed tym sezonem, czy pojedzie, jednak pojechał, wykręcił fajny wynik i tylko to, że nie został w motorze Lublin, możemy zawdzięczać właśnie temu nowemu regulaminowi. I o mało włos by nie brakło, tak jak Mati powiedział, a możliwe, że w ogóle w całej Ekstralidze zabrakłoby miejsce dla Zagara. Znalazł ten angaż w Zielonej Górze. No i Rafał, pytanie do ciebie. On tu ma być liderem. Może nie kapitanem, bo kapitanem oczywiście jest Piotr Protasiewicz, stary jak wino. Ale to on ma ciągnąć te motomyszy za uszy i no i tak jak Mati powiedział, 1-1, moim zdaniem szczerze wątpię, że zastąpi Martina Waculika. Chyba że będzie miał jakiś sezon konia, jak to się mówi, i będzie zdobywał wszystko wszędzie jak leci. To ciężko mi trochę uwierzyć, ale faktycznie do jednego muszę również w 100% się zgodzić. Zostawi 100% siebie w Zielonej Górze, bo taki już jest komandos. Rafał. No, teraz wypadałoby powiedzieć: Mateju, falubas zbaw. Bo to od niego tak naprawdę będzie zależało bardzo dużo. Mówiliście, że może nie być w stanie 1-1 powtórzyć średnią Martina Waculika, ale ja wam tylko, panowie, przypomnę, że Waculik miał średnią 2,202. A Matej Zygigur, to się powiedzieć. Matej Zagar miał 2,069, więc to nie jest aż tak duża różnica. To jest trochę ponad 1/10, nie? Więc no, szanse ku temu są, tylko Matej musi powtórzyć tak świetny sezon, bo jak dobrze pamiętamy i dobrze wszyscy wiemy, taki sezon się zdarzył pierwszy raz w życiu w wykonaniu Mateja, tak? Wiecie, pomimo mojego uwielbienia i tak dalej, no trzeba postawić sobie sprawę jasno. No, nie jestem przekonany, że taki sezon się powtórzy i to tak szybko. Może Matej znalazł coś niesamowitego w swoich przygotowaniach, w swoich motocyklach, może coś zmienił przed tym sezonem, o czym nie wiemy. Oby tak było, niech każdy kolejny sezon będzie dla niego jak najlepszy. Bardzo szczerze mu tego życzę, szczególnie jemu. Ale nie jestem przekonany, że to będzie transfer taki, wiesz, który będzie robił niesamowitą różnicę. No tak, będzie bardzo dużo zależało od Mateja, ale no nie jestem przekonany, że będzie to gość, który będzie wiódł prym w całej Ekstralidze. To ja wam tylko dopowiem, że w tej chwili Matej Zagar w całej drużynie falubazu to jest jedyny zawodnik, który przekroczył 2 punkty, jeżeli chodzi o średniobiegową. Później Patryk Dudek 1,890, czyli jakby nie patrzeć, po samej średniej biegowej możemy powiedzieć, że on tam musi być tym liderem. Musi. No, mam nadzieję po prostu, że to również nie będzie tylko na jego barkach, bo samemu on nie da rady. Tu musi mieć lepszy sezon Patryk Dudek, Piotr Protasiewicz też fajnie, bo jakby wrócił do tego lepszego, starego, dobrego Pepety.
Bo sam Matej Zagar tego wózka może nie uciągnąć. Mati, jeszcze jakieś tutaj chcesz podsumowanie Mateja Zagara? Czy w ogóle, a może w ten sposób? Czy to jest dobry krok ze strony Mateja w ogóle, że idzie, no, że tak powiem, nie do najłatwiejszej, nie do najlepszej ekipy, jeżeli chodzi na papier patrzymy w tej chwili, czy po prostu nie miał wyboru? Raczej sądzę, że akurat to drugie, że nie ma wyboru, bo tak jak nieraz my to zauważyli, transfery były już wcześniej przyklepnięte po prostu i wypadło po prostu, no, że będzie jeździł Faluba, Zielona Góra. No to jest według mnie, no, świetny ruch z jego strony, że został w tej Ekstralidze, bo nie, no, dla mnie jazda w pierwszej lidze, no po prostu nie, to byłoby kuriozum, po tak dobrym sezonie, jaki miał w Motorze Lubi, to jako miejsce wśród najlepszych i jak najdłużej ten słoweński komandos nas cieszy swoją jazdą. No, ale ja też podejrzewam, że on nawet do tej pierwszej ligi to by w ogóle nie chciał jechać, no nie oszukujmy się, to jest chłopak, który jeździ od kilku lat w Grand Prix, różnie mu tam idzie, okej, to już nie mówię o tym, ale to jest chłopak, który cały czas jeździ w tej Ekstralidze, jest jakimś tam w miarę dobrym punktem drużyny, czasem lepszym, czasem słabszym, teraz mamy taki sezon, jak był tutaj, no i gdyby po czymś takim musiał zejść do pierwszej ligi, bo to by wymusił na przykład regulamin, no to by było największe kuriozum tego regulaminu, jakie w ogóle można byłoby sobie wyobrazić, no ale to, co też mówisz, Matej, no on nie miał gdzie pójść. No nie miał gdzie pójść, bo tak naprawdę... No bo skazano te zespoły. Tak, wszystkie zespoły miały praktycznie kadrę obcokrajowców zbudowaną. Jeszcze nie wiemy, co się wydarzy w Lesznie, no ale już chyba wiemy, bo tylko Dojl został z tych najlepszych zawodników, więc prawdopodobnie ten transfer się potwierdzi, ale Gorzów miał dwóch, do Sparty przyszedł Łaguta, więc też jest dwóch. Włókniarz miał jeszcze zawodników, Lublin to samo, Grudziądz to samo miał, w Toruniu wiadomo, że zostawali bracia Holderowie, no i tylko został ten Palubas. On tak naprawdę nie miał wyjścia, podejrzewam, nie że miał. Gdyby tylko je miał, to prawdopodobnie został albo w tym Lublinie, albo poszukał sobie jakichś większych wyzwań, no ale w tym momencie nie miał i został ten Palubas, no i mam nadzieję, że swoją jazdą udowodni Motorowi Lublin, że odstawienie go po tak dobrym sezonie było błędem. Oczywiście też, żebyśmy się zrozumieli, ja nie życzę złego sezonu ani Mikkelsenowi, ani Łagucie, ale mam nadzieję, że po prostu Zagar będzie przynajmniej od jednego z nich lepszy. Ja wam powiem szczerze, przez to, że tak ten Falubas wygląda na papierze, jak wygląda, to ja im właśnie życzę, żeby udowodnili po raz kolejny zresztą, bo to już nie pierwsza drużyna udowadniała, że na papierze, po transferach, to my sobie będziemy robić analizy, składy i przewidywania i będziemy mówić, o, ci najsilniejszy, bo ci juniorka. Ale co stare porzekadło mówi? Że tor zweryfikuje wszystko. A żużel w tej chwili jest tak nieprzewidywalnym sportem, że faktycznie, choć małe są na to szanse, że Zagar rozjedzie i będzie czarnym koniem rozgrywek, to jednak te szanse są. I dopóki sezon nie ruszy, to my możemy sobie dzisiaj gdybać, moi kochani, a i tak na końcu ktoś nam może wytnąć, a mówiliście, że ten będzie taki, a zobaczcie, jaki miał sezon, a tego mówiliście, będzie super, a miał tu fatalny. Bo taki już jest ten sport. Ale milczeć nie zamierzamy. Milczeć nie zamierzamy, dokładnie. Tak więc ja z tego miejsca Zagarowi i Frikowi, tak jak mówiliśmy, życzę, żeby się odnaleźli w nowej drużynie, w nowej rzeczywistości. Jak wiemy, Falubas ma swoje tradycje, ma swoich kibiców, jak każda drużyna, tak więc będą mieli ich na oku. I tyle, no dokładnie. I muszą się starać, to muszą walczyć. Jakbym mógł taki już prolog zrobić a propos Falubasu, to jest drużyna, której jest przynajmniej czterech zawodników, którzy mają coś do udowodnienia innym, że po prostu że się nadają do Ekstraligi, czy na przykład, że ich poziom jest wyższy niż to statystyki wskazują. Dokładnie. Tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, Mati. Tam będzie czterech zawodników, którzy będą chcieli pokazać, że ich występy w poprzednim sezonie były w przypadku trzech nie na tyle dobry, na ile ich byłoby stać, a w przypadku właśnie Mateja, żeby udowodnić, że odstawienie go od motoru było błędem. I dokładnie. Mam nadzieję, że tak fatalny sezon w wykonaniu Dudka i Protasiewicza, jak to był sezon 2018, kiedy Falubas ledwo się utrzymał, nie? Tak.
Że się takie coś już nie powtórzy. Dokładnie. I że po prostu, wiesz, no szczególnie po Dudku można się tego spodziewać, no bo to jest też chłopak, który jeździł kilka razy w Grand Prix. Ale moment, o składy przewidywania analizy Rafi jeszcze będziemy sobie robić. Dobra. Nie wystrzelaj się. Tak więc, moi kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę. Chociażby z tego powodu, że Mati wrócił, nie? A wy się stęskniliście. Tak więc zapraszam was również do zasubskrybowania naszego kanału i również do zasubskrybowania kanału Żużlowy Degustator, czyli Rafała. Możecie też odwiedzić stronę Best Speedway TV. Oraz oczywiście zachęcam do mojego Instagrama speedway-strefa i dołączenia do naszej grupy na Facebooku, link znajdziecie w opisie. Jeszcze tylko przypomnę szybciutko, że dzięki Krzysiek następna osoba, Krzysiu dziękuję ci za fanty, które wyślesz. Bardzo miło, przypominam o tej naszej akcji, kto jeszcze nie słyszał, to macie post na karcie społecznościowej oraz właśnie u nas na Facebooku, że jeżeli macie dobre serducho i chcecie pomóc, tak jak my dla Marcina Ochoty, wysyłajcie fanty, jakiekolwiek macie, szaliki, czapeczki, czy koszulkę, obojętnie co tak naprawdę, coś co, z czego będziemy mogli zlicytować i pieniążki trafią do Marcina. Pokażcie, że macie serducho, tak więc jesteśmy z wami. Ja za dzisiaj już dziękuję, oczywiście Matiemu. Ja też dziękuję tobie, Adam, i tobie, Rafał. Jak zawsze miło mi się z wami gawędzi na nasze żużlowe tematy. Cóż, ja też was zachęcam ze swojej strony do subskrybowania naszego kanału, do zostawiania tych łapeczek w górę. Oczywiście też pamiętacie o stronie Rafała. No i cóż, no i jeżeli macie dobre serce, jeżeli macie chęć, to postarajcie się przesłać fanty. Wiadomo, każda złotówka się liczy. Każda złotówka więcej się liczy. Okej. Okay. I ostatni głos, Rafi, dla ciebie. Ja również dziękuję za kolejny odcinek. Również się cieszę, że Mati wróciłeś. Na pewno dodało to kolorytu do naszych rozmów. I również, jeżeli macie możliwość, to rzućcie tymi fantami. Będzie naprawdę nam bardzo miło. I szczególnie Marcinowi, bo możemy zrobić coś tak naprawdę z czystego, dobrego serca, dobrego dla tego chłopaka, więc dobro wraca, jak to Adek zawsze mówisz, więc myślę, że warto. No i oczywiście wszystkiego dobrego Matejowi, niech Matej rozjedzie tą ligę, chociaż szanse są małe. Awe Matej, do usłyszenia. Dokładnie, pamiętajcie, jesteśmy jedną wielką żużlową rodziną, tak więc pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!